Dzień dobry. Dzisiaj moje auto BMW F30 2015. 3 litry, 3 litrowy silnik, 258 PS-ów. X-Drive. Co będziemy robić? To znaczy, co będę robił? Wymieniał będę olej w skrzyni biegów. Znacie to auto pewnie z poprzedniego filmiku, gdzie robiłem, wymieniałem olej w skrzyni VTG. No więc tak, wymieniamy olej w skrzyni 8HM, ZF-a 8HP. Steptronic wymieniany będzie olej w skrzyni biegów dynamicznie, jak już wcześniej powiedziałem. Co więcej mogę rzec? Tutaj mamy olej ZF-a, 14 litrów. Olej ZF-a. Nowe śruby. Śruba nalewowa, nowa miska. Jak pewnie co niektórzy wiedzą, zintegrowana z filtrem oleju, którego miska zawsze jest ważna. Zakupiłem to niedawno, 2-3 miesiące temu. To urządzenie do dynamicznej wymiany oleju. Skrzynie 8HP 45 BMW 3. Chodzi tylko o podłączenie 5, 4, 3. Przypuśćmy tutaj, tak jak widać zdjęcia, gdzie należy się włączyć. Przystępujemy pomału do pracy. Zaraz będę podnosił auto, ściągał obudowę z dołu, odpinał przewody. Zresztą to pokażę w dalszej części filmu. Jak zwykle. No i tyle. Do zobaczenia później. Co chciałem jeszcze pokazać? Ja już to sobie niektóre rzeczy naszykowałem. Adapter do przyłączenia, żeby zaadaptować skrzynię, to znaczy, żeby się w skrzynię podłączyć. Takie coś. Adapter A30. A31. Tak. Tu, a tu mamy A30. No A31 jak widać jest przekreślone, coś tam producent, nie wiem, no nieważne. W każdym razie tu mamy cały spis dodatkowo adapterów. Jaki, który. Mercedes-Benz 7G, skrzynia 20, mamy 30, tak jak widać BMW. ZF 8HP 45 70 90. To jest ta skrzynia. Cały koferek adapterów do praktycznie 95% skrzyń dostępnych na rynku europejskim. Zawsze znajdzie się jakaś skrzynia, do której adapteru nie ma. Ale tak jak mówię, tak to wszystko wygląda. Obudowa jest ściągnięta przy 90 tysiącach kilometrów. Olej tutaj już był wymieniany. Sam to robiłem. Auto ma teraz 134 z kawałkiem, 135 tysięcy. Tu ostatnio chyba kręciłem też film. Tak, z wymiany oleju w skrzyni VTG. No także tam trzeba się wpiąć pomiędzy skrzynią. O, jak widać, tam trzeba to
odłączyć przewody od chłodniczki oleju i podpiąć się adapterem. Dobra, ja działam dalej. Widzimy się później, to znaczy za chwilę. A więc tak, troszkę to trwało, zanim podpiliśmy się pod skrzynię. Skrzynia z normalnym napędem, nie ma tutaj wału od X-Drive'u, tej płośki. Tu musiałem ją zdemontować, żeby podpiąć się pod skrzynię. Tak to mniej więcej wygląda. Jest mokro, bo delikatnie wyleciało oleju, kiedy odczepiłem te dwa czarne szlauchy z góry. Także skrzynia jest zapięta. Maszyna jest podłączona. Teraz napełniamy olej. Wlejemy olej i zaczynamy procedurę. Cały czas przełączaj. 10 sekund na każdym, na każdej pozycji, DR i tak dalej. Dynamiczna wymiana. Wyłącz parktronik, tam masz taki knop. Nowy jest zielony. Stary jeszcze ciemnawy. Ale już jest lepiej.
Sorry, będzie mi telefon troszkę latał, nie będzie może zbyt dobrze widać. Napęd na cztery koła, bla 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 bla. Dobra, teraz tak. Plan serwisowy. Wchodzimy sobie. Momencik. Momencik. Okej. I teraz tak. Jesteśmy w funkcjach serwisowych. Funkcje serwisowe. Idziemy na napęd. Sterowanie skrzynią biegów 8 HP. Kalibrację. Odczyt wielkości pomiarowych. Wchodzimy sobie w kalibrację. Wyświetl i resetuj wartości adaptacyjne. Nie wiem, czy to dobrze widać będzie. Telefonem nagrywam. Dalej. Troszkę z daleka to przytrzymam. O. Dalej. Komunikacja ze sterownikiem odbywa się prawidłowo. Dalej. I teraz tak. Wyświetl licznik adaptacji. Najpierw sobie w to zerknę. Bo tak jak powiedziałem, przy 90 tysiącach był wymieniany ten olej. Mamy tak. Sprzęgło A, sprzęgło B, sprzęgło C, sprzęgło D, czas szybkiego napełniania 25, 12, 35, 12, 14, OK. I teraz sobie pójdziemy tylko z ciekawości, było dla mnie, cofnij, zresetuj wartości adaptacyjne. Cofnij, momencik, OK. Teraz dalej, mam, mówię, podtrzymanie prądu. Momencik, dalej. Dalej, zresetuj wartości, o, tego szukałem, dobra, zresetuj wartości adaptacyjne, jestem w rękawiczkach i niezbyt mi się to, okej, to pokażę. Minus sprzęgło B minus 114, minus 3 minibara, sprzęgło D minus 149 milibara, bla 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 bla, dobra. Dalej. Zresetowane wartości adaptacyjne. Wartości adaptacyjne zostały zresetowane, dalej. I teraz mamy tak. Aktualne wartości adaptacyjne, automatyczne skrzynie biegów, bla bla bla, ciśnienie napełniania sprzęgła. Jest zero. Skrzynia teraz troszeczkę trzeba pojeździć. Skrzynia będzie się na nowo uczyć. Wyświetl wartości adaptacyjne. Jeszcze zobaczę. 0,0. OK. Dobra. To byśmy mieli. Zakończ funkcję serwisową. Zakończ funkcję serwisową. Źle się robi na tym rękawiczkach. Dalej, funkcja serwisowa została zakończona. Dobra, to byśmy mieli tyle. Teraz będziemy sobie jeździć i uczyć skrzynię. To może potrwać. Skrzynia na początku może nie czysto przełączać i tak dalej, rzecz wiadomo. Tak jak powiedziałem, roboty troszkę było, bo był bardzo duży problem z podłączeniem się pod skrzynię. Skrzynia jest to 8 HP 70X. I tak jak mówię, ze względu na tą półośkę, co pokazywałem wcześniej w materiale, trzeba tą półośkę zdemontować. Ja ją sobie odkręciłem od skrzyni VTG. Zwisała mi tak fajnie na dół, nie wiem, odkręcić się, wiadomo, podłączyć adapter, podpiąć się skrzynią. Także mówię, tyle.
Zużyłem ogólnie, momencik, niech policzę, 10, 12, 14 litrów oleju. Na pukanie wziąłem sobie 3 litry. Tak jak powiedziałem, ja przy 90 tysiącach robiłem to samo. To wygląda. Dobra, to by było na tyle. Wychodzimy, zamykamy. No i co? I do usłyszenia.